dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Który dzisiaj mamy? Sobota. Ale data? 15. No, witam się z Wami 15, chyba. Czekajcie, chciałam Wam pokazać, ale nie wiem, czy Wam teraz pokażę, bo... O, kidoki, mamy generalną próbę, czekajcie, chcę tylko ustawić, czy to jest to ciepłe. Tak, to jest to pierwsze, no i to jest na maksie, także... Tak będzie wyglądało światło, jak będę chciała Wam nagrywać. Wiem, pisały mi niektóre z Was o tle, w sensie o tym cieniu, który jest tam. No niestety, na razie dopóki jeszcze nie poprzestawiam sobie, nie pozbędę się toaletki, nie ustawię sobie inaczej biurka i tak dalej, niestety tak będzie pewnie z tym cieniem, dlatego że nie jestem w stanie, nie mam jak ustawić tego statywu, tego ringa, dlatego że tylko tutaj mam kontakt, on jest na kontakt, do kontaktu. Prawdopodobnie też chyba jest na USB do iMac'a, ale iMac stoi też tu, bo musi być podłączony do prądu, siłą rzeczy. Także ja się zbieram, w sensie już się nawet zebrałam. Na sobie mam bluzkę, taki pół golfik, bardzo fajny, z pufkami, z Shein. Tu mam jakiś łańcuszek, chyba bodajże z Primaniego albo jakiegoś New Look'a, jeżeli chodzi o spodnie. Na sobie mam spodnie Fila, te takie leggingsy i moje adidaski. Także taka jest moja stylizacja, bardzo sportowo. No i co? No i zabieramy Was do Edynburga. Tak patrzę, że chyba że za jasno tutaj mamy, co? Dziewczyny, chłopaki, aż takie widzę plamy już przed oczami. Także bardzo, bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o tego ringa. Możemy sobie nawet teraz przyciemnić, bo wcale nie muszę być taka przebielona, taka rozjaśniona. Biorę sobie na pewno ładowarkę, dlatego że będę musiała się doładowywać. Chciałam wziąć to, w ogóle muszę Wam powiedzieć, że chciałam to wziąć ze względu na to, że może chciałam to użyć. Myślałam o tym, żeby to użyć, słuchajcie, na zakup perfum, ale co się stało? Wczoraj natrafiłam w ogóle, słuchajcie, na jakąś stronę Premium Perfumes, coś takiego, albo Perfumes Premium, już teraz nie pamiętam dokładnie, i tam znalazłam Libre w najlepszej dostępnej cenie wszędzie, po prostu sztos, cena sztos i słuchajcie, 50 wyszła mnie 50 chyba bodajże 2 funty, także 50 normalnie kosztuje 78. Ja nie wiem, co to jest za strona, nie doczytałam się tam, żeby to były jakieś repliki, podróbki, zamienniki. Wygląda to wszystko normalnie, profesjonalnie i w ogóle oryginalnie. Butelka wygląda dokładnie tak, opakowanie dokładnie tak, nie ma tam jakby żadnych zmian świadczących o tym. W opisie też szukałam, czy to jest jakieś, nie wiem, zamienniki czy coś. No i zakupiłam. I zobaczymy tylko, dostałam już wiadomość, dostałam maila potwierdzającego zakup. No i zobaczymy. Nie bywam dostać przed świętami, więc nie mogę się doczekać, bo jeżeli naprawdę ta cena jest no taka, jaka jest, to będę w szoku, dlatego że to jest najlepsza cena ever. Więc wtedy myślę, że za tydzień mogłabym sobie pozwolić na jeszcze jedne. No i miałabym już wtedy stówkę, setkę tych perfum. Myślę, że starczyłoby mi na trochę. Więc to, co mam na sobie, to powiedziałam. Mam jeszcze bransoletkę. Bransoletka jest z TK Maxa, kupiona za chyba 9-10 funtów ze znaczkiem nieskończoności. Nie, to nie jest znaczek nieskończoności. Co to jest? Co ty jesteś? End. Ze znaczkiem End. Tak jak mówię, biorę ładowarkę. Jeżeli chodzi o mój makijaż, który jest mega, mega naturalny i po prostu jest na twarzy tylko It Cosmetics CC Plus 50. W kolorze light, czyli mój podkład, który jak dzisiaj dostanę, to zakupuję drugie opakowanie, bo jest po prostu zajebisty. Mam też pielęgnację, czyli kofeina pod oczy i hyaluronic acid na twarz. Na to nałożyłam dzisiaj krem z Clarins, do którego wróciłam. O ten dokładnie, którego mam jeszcze zapas. Dokładnie ten. I to jest ten extra firming, coś tam. No, wrinkle control firming day cream. Także to mam nałożone na... O, może sobie nałożymy jeszcze troszeczkę różu. A co? Razem z Wami. Nałożymy sobie różu nie za wiele, ale tyle o ile. Mam tutaj Gold Rush z Benefit, to jest ten z gazetki. Ja już Wam też ostatnio na vlogu pokazywałam. Troszeczkę go sobie damy. Mam ochotę dzisiaj zakupić, słuchajcie, masło do ciała. Po prostu muszę kupić masło do ciała z The Body Shop. To jest mój dzisiejszy cel. Reszta to zobaczymy. No dobra,
Róż wystarczy, myślę. Ja chciałam go ciupinkę. Co jeszcze mam dzisiaj? Jeżeli chodzi o bronzer, nie mam nic. Jeżeli chodzi o tusz, to mam Better Than Sex pomieszany z The Bad Girl Bank. Więc mam te dwa. Co jeszcze? Bo tutaj tak patrzę, że strona kosmetyki. Hialuronowy wypełniacz ust mam jako bazę, a na to mam naniesiony balsam. Ten taki Natural Lip Perfector z Clarins, który bardzo lubię i którego też muszę zakupić, bo mi się kończy. Na włosach mam kokosową odżywkę z Palmersa, tą do pozostawienia. I mam jeszcze All Nighter. Tak? All Nighter. No, z Urban Decay. No i oczywiście Cabral do brwi. Tak patrzę, czy tu wszystko. 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 I my będziemy spalać. Także zobaczcie, jak wygląda fajnie makijaż. Aha, no i oczywiście rozświetlacz. Rozświetlacz dzisiaj użyłam z Malo. Także dzisiaj jadę ze Malo. Dobieram z Malo do Edynburga. No, co ty, Marta, na to? Dobra, bardzo ładnie to wygląda, bo widzę. No i też jeszcze wam muszę powiedzieć tak szybciutko, że robimy zmarszczki. Jedziemy na Kurze Łapki. Jadę 21. Hejo! Heju, synek już gotowy. Jedziemy właśnie. No, synek maga tego. O, fryca, fryzjera. No, pozarastał już, jak jest kinio, więc nie lubi. Nie lubi, lubi mieć długie, ale musi, bo lepiej dużo wygląda. Też cię kocham. Dobra, to co? To my spadamy i odezwę się już, myślę, że do was. Albo jeszcze gdzieś, jak będziemy na kawie, a jak nie, no to już z Edynburga. Jeszcze tylko smyrnę sobie ręce jakimś kremem. Muszę znaleźć krem. Gdzieś położyłam, ale nie pamiętam gdzie. Więc szukam kremu z The Body Shop oczywiście i spadamy. No, także do usłyszenia. No i hejo, hejo, odzywam się do was z pociągu. My już jesteśmy w pociągu, siedzimy o 10:00. Oli, zjedźcie kamerę. Dobra, i pokażę wam tutaj teraz nasze przekąski. Uwaga. Tutaj są nasze przekąski. Synek ma chipsy i ma Coca-Cola Energy, cokolwiek to znaczy. Ja mam pistację, latte ze Starbucksa i Red Bulla. Ja cały czas nie. No i co? I jak dojedziemy, to na pewno się na was odezwę i dam wam znać. Życzę wam jeszcze raz przyjemnego dzionka. Mam nadzieję, że pogoda nam napisze, że nie zacznie wypadać. Aby tylko nie padało, a tak to zapewne ładnie jest słonecznie, już powinieneś. No, także to usłyszę. Biały już nie wróci, ciepło w domu, lampki świecą, troski wszystkie są daleko. Kolorowe sny, kolorowe święta. Zatrzymaj. Kolorowy czas, on tak szybko mija. Nawet jeśli jesteś sam, nikt dziś tobie nie odmówi. Są otwarte wszystkie drzwi, dobroć ludzi się dziś budzi. Przecież zawsze chciałeś mieć takie kolorowe święta. Musisz wiedzieć o tym, że czas trzeba zapamiętać. No i dobra, słuchajcie, minęła chyba, nie wiem, z półtorej godziny. My jeszcze jesteśmy na stacji. Zobaczcie, co się dzieje. Capital Science Fiction. Patrzcie, jakie postaci fajne. No, stań sobie, jak chcesz zdjęcie. Weź tą kawę. Spytaj, czy możesz. No, thank you. I just make a video. Yeah.
wstawimy, a na się na wyjdzie. Super, zobaczcie, ale czad, fajne. Ale patrz, jaki Batman. A ten pan policjant to gra pana policjanta? Okej. Nie jest. Thank you. To w ogóle coś jest, wyszło tu zobaczcie, bo to coś jest. Dobra, no zobaczcie, jak to wygląda. February. No, czyli teraz, styczeń, luty. No bo już mamy koniec roku. Zobaczcie, tutaj mamy jadłodajnię, a jestem pełna. Te kwiaty mi się podobają. Co? Dwa miesiące, no i będzie February. No dokładnie. Dobra, my teraz wychodzimy. Byliśmy już w New Looku, zakupiłam jedną rzecz. Pokażę wam wszystko na holu, oczywiście w domu. No, dopiero wychodzimy, słuchajcie, ze stacji. Także jeszcze długa droga przed nami. Zobaczcie, jak ładnie ozdobione. Nie wiem, co to jest. Zobaczmy. Zobaczmy. Się zamyka, się otwiera. A, hotel. Ale jaka choinka. Patrzcie, jaka piękna. Wow. Sztosik. Śliczny. Sorry? Wow. Przycięło mnie. No, przycięło mnie. No bo się zapatrzyłam. Patrzyłam, tylko się drzwi nie zamykały. Teraz idziemy, słuchajcie, do... Tak, tu jest fajnie. Tak, tu jest bardzo fajnie, ale wiosną, kochanie. Tam jest wszystko pięknie oświetlone i tam jest taki piękny... No. Tam pójść, na przykład posiedzieć sobie. No oczywiście, że możemy. Możemy na cały dzień. A tam widać morze ślicznie. Uwielbiam ten widok. A zwłaszcza, no, uwielbiam widok z tej samej góry. Tu przyjechałam tu i na samej górze, widzisz tam taras u góry? O, no to tam siedziałam i patrzysz sobie na morze. Zresztą byliście ze mną. No, tak to wygląda. Ile ludziów. Wszystko pięknie jest poświetlone, tylko teraz nie ma właśnie tego uroku. My idziemy do Harvey Nichols, dlatego że chciałam popatrzeć sobie na kosmetyki i za chwilę wam zresztą coś nagram z tychże kosmetyków. Zobaczymy, jakie są nowości. No i my znajdujemy się już w Harvey Nichols na kosmetykach. Pokażę wam mniej więcej, co jest. I zestawy, zestawiki. I ja wam powiem, że jestem normalnie tak przeziębiona, że to jest jakaś masakra. Mamy zestaw na przykład za 16 błyszczyków. Jakiś taki lekko bezbarwny i taki różowy. Fajne. Fajna rzecz, bo można mieć dwa mini i za 16 pounds. I ring light. I my. I Gracjan robiący śmieszne miny. Tu mamy co? Marc Jacobs również. Wyrzuć do śmietnika, nie wiem gdzie śmietnik. Nie wiem gdzie śmietnik. Nie wiem, musisz spytać. Zapytaj się, no nie wiem. Jakieś takie rzeczy, nie wiem, maseczki, jakieś stopy. Caudalie, no to znam. Pixie. O, z tego właśnie może coś byśmy... Z tego bym znalazła może sobie, czekajcie, lotion cleansing, a ja chciałam taką wodę micelarową, jakby z tego była. Zaraz będę tutaj się przyglądać i się za chwilę do was odezwę. No i jak widać, pokażę wam, że jest troszeczkę ciemniej. Jeszcze nie aż tak, ale już się robi ciemno. I pokażę wam teraz, jak wygląda tutaj wszystko. Czekajcie, bo ona zaraz już rozjedzie. Dobra, teraz wam pokażę. Patrzcie na to.
trochę im brakuje do końca. Ale już niedaleko, niedaleko, niedaleko. Możesz ja nie.